czwartek, także już blisko boksy kolejne. Ale może najpierw od informacji ze świata boksu. Najbardziej interesuje nas co? Kategoria ciężka, a w tej kategorii ciężkiej się dzieje. Na razie dzieje się bardzo dużo, ale w kuluarach. Mówię tu o tym wielkim turnieju, który, no, może nie turnieju nawet, bo sami Saudyjczycy powtarzają, że to są dwa odrębne pojedynki, nie mają na celu skonfrontować ewentualnych zwycięstw, przynajmniej na razie. Natomiast mówimy tutaj o dwóch pojedynkach na jednej gali, czyli Joshua z Wilderem i Fury z Usykiem. O ile ten pierwszy wymieniony przeze mnie Joshua Wilder idzie, wydaje się, gładko, bo kontrakty nie są jeszcze podpisane, o tyle znowu są problemy z Tysonem Fury. Ten Tyson Fury teraz chce wrócić we wrześniu i prawdopodobnie na grudzień nie zdąży się przygotować. Stąd Frank Warren mówi, że opcją jest styczeń bądź luty. Jest taki dziennikarz angielski Sims, który podał właśnie tą informację, że Tyson Fury i Aleksander Usyk mają właśnie zawalczyć na jednej gali z Joshua i Wilderem. Na tej samej. Teraz mówi, że do tej walki Fury Usyk nie dojdzie na pewno. Być może nie dojdzie w tym terminie, bo ja z kolei słyszałem, że Usyk tak naprawdę uzgodnił wszystkie warunki z Saudyjczykami. Uzgodnił też wypłatę, która będzie niebotyczna, ogromna. No i jakby czeka tylko na decyzję Fury'ego. Fury też rzekomo ma otrzymać propozycję, nie wiem czy już otrzymał, na kwotę jeszcze zdecydowanie większą. Ta kwota ma być zupełnie bajeczna, nawet jak na realia boksu zawodowego i realia gwiazd, które dostają te największe garze. Także czekamy. Mimo wszystko ja, słysząc nawet o walce ewentualnej Hrgowicz z Usykiem, myślę, że dojdzie do właśnie konfrontacji z Tysonem Furym, ale pewnie na szczegóły, a już na oficjalne ogłoszenie będziemy musieli jeszcze poczekać. O tyle to jest dziwne, bo o ile Fury jeszcze sobie rywala nie wybrał, a wszyscy poza Ortizem już wydaje się w jakieś rozmowy są zaangażowani wszyscy z tej dziesiątki bokserów, o tyle Wilder negocjuje walkę z Andy Ruizem, który aż tak bezpiecznym wyborem przez tym ewentualnym pojedynkiem z Joshua na samym szczycie kategorii ciężkiej nie jest. No i oczywiście Wilder tutaj będzie faworytem, natomiast rywal bardzo, bardzo niebezpieczny, bo obdarzony i niezłym ciosem, i szybkimi rękoma, i twardą szczęką, agresywny boksujący, a przede wszystkim boksujący seriami, co będzie największym problemem Wildera, chyba że jego nogi już zaawansowane wiekowo poniosą go tak jak zawsze i wtedy będzie w stanie tych szybkich rąk uniknąć właśnie, bo Ruiz w elemencie pracy nóg jest zdecydowanie wolniejszy. I tu jakby myślę, że on i jego trener, czyli Deontay Wilder i Scott upatrują łatwą wygraną Deontaya Wildera i to miałoby jakby sens. Usyk ma, wiemy, DBUA w Polsce. Ten DBUA oczywiście w kategorii ciężkiej. Nigdy nie możemy mówić, że to jest taka walka na podtrzymanie, ale chyba należy, biorąc pod uwagę zawsze przygotowanie Usyka, tak ten pojedynek potraktować. Usyk jest profesjonalistą, widział wszystko. Nie wydaje mi się, żeby potknął się na przeszkodzie o imieniu Daniel DBUA. Dlatego tutaj Usyka możemy być bardziej pewni. No i jest jeszcze Anthony Joshua, który negocjuje z kolei z Dianem White'em i też nie wydaje mi się, żeby mogło tu się
coś wydarzyć, bo jeszcze o ile ten agresywny White z początkowych fragmentów swojej kariery mógłby być problematyczny dla Antonego Joshua teraz, w tej formie, o tyle ten White już po przejściach mocno naruszony będzie prawdopodobnie łatwym łupem dla Joshua. Ale może przejdziemy do weekendu, bo tu też trochę się dzieje i dzieje się w kategorii ciężkiej właśnie. A wraca na ring nadzieja chyba całego amerykańskiego boksu, bo takiego zawodnika w mojej opinii dawno Amerykanie nie mieli. Jest to nie futbolista, nie bejsbolista, nie koszykarz, nie były marynarz, nie były żołnierz, który przeszedł do boksu, tylko z krwi i kości pięściarz i to widać w każdym jego ruchu. Oczywiście atletyzmem nie ustępuje właśnie tym koszykarzom, futbolistom amerykańskim, a jednocześnie ma wysokie umiejętności techniczne, no i wydaje się dobrą głowę do boksu, dlatego Jared Anderson moim zdaniem będzie przyszłością kategorii ciężkiej i będzie szybko dobijał się do tej czołówki. Już ta walka z Charlesem Martinem ma mu to umożliwić, ma pokazać całemu światu, że Jared Anderson będzie szybko gotowy na tę mistrzowską szansę. Oczywiście kiedy rzucano Granta na Luisa, to bogactwo w boksie amerykańskim było zdecydowanie większe i łatwiej się tych prospektów było pozbywać, może nie pozbywać, ale łatwiej rzucać je na głęboką wodę. Teraz myślę, że Jared Anderson trochę będzie bardziej pieczołowicie prowadzony, natomiast no, Charles Martin to już jest jakby taki sygnał, że idziemy krok dalej. Miał być Żałowow, który byłby moim zdaniem lepszym zawodnikiem dla Jareda Andersona, w sensie też młody, niepokonany, ambitny. Charles Martin tego wszystkiego mieć nie będzie. Moim zdaniem to już jest zawodnik, który w momencie, kiedy poczuje pierwsze problemy, a na pewno te problemy poczuje, z tej walki będzie próbował się wycofać. I tak przewiduję, że będzie wyglądał ten pojedynek. Martin po pierwsze nie lubi takich zawodników, którzy szybko startują. On oczywiście jest obdarzony dobrą kontrą i może karcić się Jareda Andersona, ale ten już zdał test szczęki, moim zdaniem, w walce z Forrestem. Tam otrzymywał potężne uderzenia. Forrest ranił takich pięściarzy jak Zhang, z którym zremisował Zilei Zhang, tak, ten sam, który pokonał Joyce'a. Zremisował z Michaelem Hunterem. Miał bliską decyzję z Franklinem, który ostatnio walczył z Joshua. Zawodnik, który potrafił uderzyć jakby nawet nie mrugnął Jared Anderson, tylko poszedł mimo tych błędów, mimo tych przyjętych ciosów, poszedł po niego trochę. Sam powiedział, że jak jeździć bez głowy, no ale jednak, tak jak powiedziałem, ten test szczęki zdał, a wcześniej z wysokim Mańkutem Boteryszkinem, który ma 198 cm wzrostu, również sobie znakomicie poradził. Dlaczego mówię o Mańkutach? No bo oczywiście Charles Martin jest Mańkutem, a Forrest i Tereszkin byli tymi Mańkutami również. Tutaj właśnie myślę, że Charles Martin, owszem, no, trafiał Ortiza i zawalczył lepiej niż mi się wydawało, ale myślę, że po prostu Ortiz jest już zawodnikiem starym i był po prostu dla Martina wolny. I dlatego ta walka wyglądała tak, jak nie inaczej. Z kolei Martin w momencie, kiedy przyzwyczaił się do stylu boksowania Adama Kownackiego, do jego siły ciosu i zobaczył, że tego zagrożenia nie ma aż tak dużo, to też ta walka w jego wykonaniu w drugiej połowie wyglądała odrobinę lepiej.
ale już z Joshua, kiedy takiego komfortu nie miał, tam podobno wychodził z kontuzją, ale mimo wszystko myślę, że to styl robi walkę. Tego komfortu nie miał. Joshua miał potężne uderzenie w tamtym czasie, jeszcze był zawodnikiem agresywnym, choć nie tak agresywnym jak Jared Anderson, i nie dał przestrzeni, nie dał powierzchni ringowej Martinowi, szybko go stłamsił i przewiduje, że właśnie tak samo zrobi Jared Anderson. Będzie to dosyć szybki knockout. Kolejna gala, to tu już się przenosimy do Europy, chociaż nie, bo na tej samej gali mamy pojedynek innych ciężkich i też ciekawy, bo ten sam Mahmudow, który pokonał przed czasem Mariusza Wacha, zmierzy się z wysokim, ponad 2-metrowych, 2 metry 3 cm Nigerczykiem Akpeyori. No, Akpeyori jest wielki, mocno bije, bo chyba ma 14 knockoutów z 15 walk, ale jeszcze nie był w sytuacji, kiedy to nie on poluje, ale on ma być zwierzyną. I z taką sytuacją w ringu może sobie nie poradzić, bo zabraknie mu doświadczenia i umiejętności. Wydaje się surowy, natomiast to doświadczenie Mahmudow, nawet biorąc pod uwagę jego ringi olimpijskie, ma, stąd wydaje się, że tutaj Mahmudow powinien ten pojedynek wygrać. Nie wiemy, jaką odporność prezentuje Nigeryjczyk, ale stawiam, że wygra ten pojedynek przed czasem. Także tutaj i Jared Anderson, i Mahmudow, którzy na pewno będą zdecydowanymi faworytami, wygrywają tutaj przed czasem. W mojej opinii z kolei na rynku brytyjskim jest gala DAZN. I tam będziemy mieli Daltona Smitha, który zawalczy z Maxwellem. Dalton Smith to jest kategoria super lekka. Wiemy, kto króluje w kategorii super lekki. To jest Teofimo Lopez, jeden z moich ulubieńców, oraz Reggie Progre. Tutaj dla Daltona Smitha droga do Progre, powiedzmy, teoretycznie może być szybsza, bo mają i tą samą platformę, i która pokazuje ich pojedynki, tego samego promotora. No ale chyba jeszcze umiejętności Daltonowi Smithowi na to nie pozwalają. Teraz to jego rywal był mistrzem Wielkiej Brytanii i chyba o ten tytuł będą walczyć. Dalton Smith jest faworytem, żeby Maxwell się nie potknął na Meksykaninu i nie przegrał przed czasem, bo walczył z takim Meksykaninem, to tutaj mógłbym szukać jakiejś niespodzianki. Natomiast nie wiemy, gdzie się znajduje w tej chwili Maxwell. Wrócił wygraną sześciorundową z zawodnikiem, który nigdy nikogo nie znokautował, więc taki bezpieczny wybór. I teraz Dalton Smith, który bije mocno, sprawdzi, czy Maxwell już jest złamany, czy nie. Tak jak powiedziałem, w Daltona Smitha jakoś specjalnie w tej kategorii nie wierzę. I miał tam pojedynki na swojej drodze trudne, które wygrywał bardzo blisko, bardzo ciasno. W tym pojedynku, jeśli szukacie jakiejś niespodzianki weekendu, no to płacą za każde 100 zł chyba 800 zł można wygrać, jeśli postawicie na Maxwella. Jeśli nie jest złamany tym knockoutem, to może Daltonowi Smithowi napsuć krwi, ale pewnie jak żaden to nie jest. Bardziej tu chodzi o to, że ja jakoś nie wierzę w niezwykłe moce Daltona Smitha, ale potrafi uderzyć. On też ma wysoki współczynnik wygranych przed czasem, a tak jak powiedziałem, Maxwell miał swoje ostatnio ciężkie chwile. No i gala, którą będę miał okazję skomentować w telewizji Fight Club. Tam będą biły się panie Natasha Jonas z Wyatt, Kanadyjką. Twardą Kanadyjką, ale tutaj mimo, że Natasha Jonas ma już 39 lat, chyba jednak przeżywa drugą młodość i stawiam, że wygra ten pojedynek. Duże umiejętności, mocne uderzenie. Ostatnio mi się Natasha
Johna bardzo podobała, także w swoich pojedynkach, także stawiam, że wygra z Wyatt. No i walka wieczoru. Savannah Marshall będzie miała powtórkę z rozgrywki. Będzie walczyła z zawodniczką bardzo podobną do Clarissy Shields, z którą Savannah Marshall jak do tej pory poniosła jedyną porażkę na ringach zawodowych. Clarissa Shields to oczywiście wyższa półka niż The Zern, ale Amerykanka jest krępa, bije bardzo dynamicznie sierpowymi, jest agresywna w swoim boksie, potrafi przyjąć cios. No, będzie to trochę słabsza wersja Clarissy Shields, bo Clarissa Shields jednak umie boksować na wielu płaszczyznach. Tutaj jest Dezern bardziej ograniczona i przez to myślę, że może przegrać, może nawet przegrać przed czasem. Zobaczymy, chociaż walka zapowiada się bardzo, bardzo emocjonująco. Pamiętamy, że te rundy dwuminutowe nie sprzyjają wygranym przed czasem, ale Marshall ma czym uderzyć, więc jest duża szansa. Walka będzie o cztery tytuły w kategorii chyba super średniej. No to tak jak powiedziałem, wiele tych podobieństw jest, bo i zawodniczka czarnoskóra i stylowo agresywna, odpowiadająca trochę tej, z której Marshall walczyła, czyli Clarissy Shields. No i cztery pasy w stawce tego pojedynku. Dlatego tu podobieństw jest wiele. Jeśli kogoś interesuje boks kobiet, to zapraszam do Fight Clubu, sobota, godzina 20. A tak jak powiedziałem, największe emocje w tego weekendu będzie w kategorii ciężkiej i te pojedynki będziemy mieli w Polsce okazję zobaczyć w Kanale Plus. I tam zmierzył się właśnie Jared Anderson z Charlesem Martinem. No i Mahmudow ze swoim rywalem z Nigerii. To by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału i oczywiście zapraszam na podsumowanie weekendu już w niedzielę. Pozdrawiam.